Dobry wieczór Państwu, magistrze Zarzycki. Wyszedłem z mojej ciepłej beczki. Ciepłej bez ogrzewania, dlatego że piąte klepki w tej beczce grzeją. Bardzo znakomicie. Tak przy okazji, tam jest napis stukać się w piątą klepkę, a natomiast nie dzwonić. Tutaj pokażę Państwu winietę mojego klubu bilardowego pod chmurką. No, trochę za duża jest odległość. Mniejsza z tym. Pokażę Państwu, którą mamy godzinkę, żeby Państwo nie myśleli, że jest dopiero na przykład 11 w nocy, jest już godzina pierwsza za 20. Ja, nie mogąc rozstać się z moimi ukochanymi stołami bilardowymi, nocuję właśnie tutaj w tej oto beczce. Tak przy okazji, gdyby się zgłosił Diogenes i wnosił jakieś prawa do reprywatyzacji, no to odeślę go do pana niedoszłego prezydenta Warszawy Jakiego. A ja, proszę Państwa, na tym oto rowerku udaję się w tej chwili na Golejów, dlatego że bez nocnej, bez, no w ogóle bez kąpieli, a jak jeżeli nie da się wcześniej, to bez nocnej kąpieli nie mógłbym, że tak powiem, wytrzymać. I dopiero po zażyciu nocnego pływania w Golejowie wgramolę się do mojej beczki, tam się zwinę w kłębek i w tym przytulnym mieszkanku spędzę sobie noc do rana. Tak przy okazji nie polecam Państwu pływania w zimnej wodzie nocą, bo się można zwyczajnie utopić. Mnie to nie grozi, dlatego że ja praktykuję to od wielu lat. Pływałem nad nocą w zimie, dopóki tam nie zamarznie, bo czasami nie ma innego wyjścia. No, czasami jestem tak zajęty, że tylko nocą mam czas na zażycie trochę kąpieli, trochę rozrywki i mnie to odpręża. No, lubię to. Mnie to bardzo odpowiada. Proszę Państwa, pożegnam się z Państwem i magister Zarzycki mówi Państwu dobranoc. A to jest, proszę Państwa, coś, co mnie cieszy. Dookoła rynku krąży policja, krąży po uliczkach miasta Staszowa i dzięki temu, że policjanci nie śpią, to mieszkańcy Staszowa mogą bezpiecznie spać. Ja tutaj z tej beczki wyszedłem, no powiedzmy 10-15 minut temu, już dwa razy widziałem przejeżdżający radiowóz i to nie na sygnale, nie szybko, czyli nie do jakiejś interwencji, czyli nic złego się nie dzieje. Oni po prostu patrolują miasto, trzymają rękę na pulsie i bardzo dobrze. To jest bardzo dobre, tak powinno być. W drodze na Golejów mijam gmach Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza kardynała Wyszyńskiego w Staszowie. To jest ta moja ukochana szkoła. To jest ta stara część szkoły, a tam z tyłu jest dobudowana hala, którą pan dyrektor Adam Koziński dobudował w latach, no nie pamiętam, początek, koniec lat, koniec poprzedniego tysiąclecia, początek naszego tysiąclecia, tego nowego. Tak to było. Ja tam jakieś fundusze też wysłupałem na to, żeby jakąś tam cegłę taką z doklejoną do niej grubszą kopertą też dołożyć. Tutaj, proszę Państwa, tam jest cmentarz, proszę Państwa. Tam jest cmentarz rozświetlony w tej chwili na pewno lampkami. Nie będę tam podjeżdżał, no bo cel mojej wędrówki w tej chwili jest inny, czyli Golejów. Natomiast tutaj się zatrzymałem dlatego, że przypomniałem sobie, że w poprzednim filmiku, mówiąc o zmarłych nauczycielach moich z tej szkoły, z Liceum Wyszyńskiego, no i w ogóle z innych szkół, to zapomniałem, proszę Państwa, o pani profesor Moryto, z tym, że ja nie zapomniałem Polonice, wspaniałej Polonice. Nie zapomniałem dlatego, że zapomniałem, tylko dlatego, że ciężko mi się przyzwyczaić do tego, że ona nie jest w gronie żyjących. No po prostu traktowałem ją jako osobę ciągle żyjącą, dlatego że żyje w mojej pamięci. Niezapomniane lekcje języka polskiego odbywały się tutaj w tej szkole z jej udziałem. Ona mnie bardzo lubiła, ją bardzo lubiłem. Proszę Państwa, ja generalnie biorąc, no bardzo lubiłem wszystkich swoich nauczycieli, no można powiedzieć wręcz, że kochałem nauczycieli, dyrektorów i z podstawówki, ze szkoły podstawowej numer 1, a i z numer 2, bo w pierwszej klasie byłem w szkole numer 2, także tam miałem znakomitą panią wychowawczynię, panią naszy, ja mam strasznie koszmarnie pamięć do nazwisk niedobrą, przypomnę sobie, znam dobrze jej syna, mieszka 50 metrów ode mnie, można powiedzieć, więc widuję go prawie że codziennie, bo jest mechanikiem samochodowym, elektrykiem samochodowym, więc tam się mijamy często na ulicy, więc to nie jest tak, że ja w ogóle nie wiem, o kogo chodzi, tylko po prostu no, taką mam, widzą Państwo, taką mam pamięć do nazwisk, no, wylatują mi. A ta pani profesor no, była moją wychowawczynią, no proszę Państwa, prawie że 50 lat temu, 40 grube 40 lat z okładem temu, więc
Nie dziwcie się Państwo, że mi wyleciało z głowy nazwisko, natomiast nie wyleciała mi z głowy jej postać. Bardzo serdeczna, serdeczna pani, taka bardzo opiekuńcza. Podobnie jak potem pani Maria Tonkiel ze szkoły podstawowej nr 1, gdzie byłem potem uczniem od drugiej klasy. Potem moim wychowawcą był pan profesor Gilmyr, świetny muzyk, też znakomity człowiek. No i potem tutaj w Liceum Wyszyńskiego moim wychowawcą był pan, ojejku, znowu problem z nazwiskami. Ja o tym, pan Lesiak, no znowu, na filmiku jest, na jednym z filmików jest to nazwisko wymienione nawet przeze mnie. Potem oczywiście pan profesor Korczak, który zmarł no, kilka miesięcy temu. I tutaj tego nazwiska na pewno nie zapomnę do końca życia, dlatego że no, to był mój wychowawca taki wieloletni w tej właśnie szkole Liceum Wyszyńskiego w Staszowie. Proszę Państwa, ponieważ zbliża się tu jakaś grupka młodych ludzi, którzy no, troszkę mogą być hałaśliwi, nie chcę, żeby oni przeszkadzali w tym takim nastrojowym filmiku. Nie chcę im też przeszkadzać w powrocie do domu. No już w sumie prawie że nad ranem, bo jest godzina no prawie że druga. No spotkali się być może jacyś koledzy, może ktoś tam ze studiów przyjechał. No i jest głośno. Stanęli sobie tam akurat pod Wyszyńskim. Może są to uczniowie tej szkoły. No, ponieważ troszkę tam różne wyrazy niecenzuralne też padają, to się rozłączy. Odjechałem kilkadziesiąt metrów dalej, ale stoję też w pobliżu Liceum Wyszyńskiego w Staszowie i przypomniałem sobie nazwisko tej pani profesor, która była moją pierwszą wychowawczynią w szkole podstawowej numer 2. To była pani profesor Szczecina, bardzo kochana, serdeczna kobieta. No, dbała o całą klasę, miałem wspaniałych kolegów i koleżanki. Z niektórymi z nich spotkałem się ponownie w Liceum Wyszyńskiego, z tym, że ona wtedy się nie nazywała jeszcze Wyszyńskiego, było po prostu liceum ogólnokształcące w Staszowie. Bo rozstaliśmy się na 7 lat, bo 7 lat byłem uczniem szkoły podstawowej numer 1. Ta skrzecząca rzeczywistość, czyli współczesność, jest takim kontrastem dla mnie tej szkoły, tej Liceum Wyszyńskiego w Staszowie, z tą taką wspaniałą, nostalgiczną przeszłością. No ale trzeba dźwigać, że tak powiem, brzemię współczesności. O, proszę bardzo, nie magister Zarzycki w roli filozofa się tutaj Państwu objawił, ale już nie będę więcej mówił, jadę na Golejów. Proszę Państwa, mówiąc o skrzeszącej rzeczywistości, to mam na myśli chociażby takie obrazki jak ten. Ja już przejeżdżając wczoraj tutaj w nocy widziałem, że ten słup pochylił się i to nie ze starości. Znaczy nie słup, tylko ten znak drogowy pochylił się nie ze starości, tylko no, został pchnięty jakąś siłą. I nie przypuszczam, żeby to był jakiś wypadek, coś w tym rodzaju, bo tu nie ma żadnych śladów. Zobaczcie Państwo, że gdyby uderzył w ten słup, w ten znak drogowy, gdyby uderzył samochód lub jakaś nawet furmanka, gdyby nawet koń kopytem go tak tutaj kopnął, to byłyby jakieś ślady na tej okrągłej rurze. No jakby rury mogły być nieokrągłe, nie wiem zresztą. Więc jako taki detektyw amator, jako oglądacz namiętny filmów z porucznikiem Colombo, to wiem, że tutaj raczej to rączki, miękkie rączki, ale o twardym sercu napędzającym te rączki zrobiły. No czyli po prostu, jak przypuszczam, nie staruszkowie, tylko staszowska młodzież zajęła się tym znakiem drogowym, no i go tak po prostu wykrzywiła. No i dlatego taka praca wychowawcza typu świetlice, kluby, bilardy, tenisy, szachy, warcaby, jakieś rozmowy z wolontariuszami, którzy mają doświadczenie życiowe i mają jakąś mądrość życiową, mogą zapobiec tego typu zjawiskom. No i dlatego ja na tym polu, proszę Państwa, działam. No bo zniszczenie takiego znaku tutaj no, sprowadzi niebezpieczeństwo, dlatego że ten znak mówi, że tu jest przejście dla pieszych. Tak, no widzą Państwo, jest przejście dla pieszych i ten znak z daleka miał o tym informować. No w tej chwili to informuje o tym, że ktoś go po prostu wygiął. No przypuszczam, że szła jakaś grupka młodych ludzi, no wracała sobie z Golejowa wieczorową porą wczoraj, być może albo przedwczoraj, bo wczoraj to już tak było. No i sobie pomyślała, my go tutaj do starego naprostujemy. No i tak naprostowali. Tutaj, proszę Państwa, tam takie słowa były z kropkami. No, nie magister Zarzycki
W końcu, mam nadzieję, się wykąpię w tym Golejowie. A tutaj przy wjeździe na Golejów, przy takiej drodze leśnej na Golejów, oczywiście asfaltowej, stoi pomnik mieszkańców Staszowa rozstrzelanych w czasie II wojny światowej. I tutaj, jak Państwo widzą, ktoś o tym pamiętał, ktoś zapalił lampki. Ja się tutaj chwilkę pomodlę i dopiero po tej modlitwie tam będzie jeszcze taki jeden grób już blisko jeziora. Też się pomodlę. Nie wiem, czy tam będzie jakaś lampka stała. No i w ten sposób dotrę już nad samo jezioro. 2 listopada, 3 w nocy. Golejów przed przybyciem niemagistra Zarzyckiego. O, pokażę Państwu, że to jest autentycznie Golejów. Tam jest jezioro. Za chwilkę się z Państwem rozłączę i pokażę następny obrazek. I ten sam Golejów, ten sam stolik po przybyciu niemagistra Zarzyckiego, który nie jest altruistą, nie jest też sprzątaczem zawodowym, tylko jest człowiekiem, który tutaj z rowerem przechodzi. Czasami boso też tutaj sobie przechodzi, jak się kąpie, wobec czego dba o stan swojego roweru i o stan swoich stóp. Żegnam Państwa. No, wskakuję do wody. A tutaj, proszę Państwa, pokazywany przeze mnie od kilku dni ten pęknięty pomost. Jest nadal nienaprawiony. Jaki stąd wniosek, proszę Państwa? No, bardzo prosty. Nikt się nadal tutaj nie utopił. Staszowiacy są bardzo ostrożni, a goście spoza Staszowa to naprawdę uważajcie w tym miejscu, bo tutaj małe dziecko jak się potknie albo sunie, bo to jest taka pochyłość na tym pomoście, lub po prostu zaskoczone, że grunt się pod nogami ugina, znaczy grunt w sensie deski, i wpadnie do wody, no to wtedy może być niestety tragedia. Proszę Państwa, dlaczego mówię, że nikt się nie utopił, że to jest, ktoś pomyśli sobie jakaś czysta złośliwość lub jakieś gdybanie niemagistra Zarzyckiego. Nie, proszę Państwa, na pewno się nikt nie utopił, dlatego że gdyby się ktoś utopił, to pomost byłby natychmiast zreperowany tego samego dnia. Dosłownie godzinę później tutaj byłyby świeże deseczki, tam pod spodem byłaby jakaś belka gruba, mocna, nawet podwójna, nawet być może wzmocniona żelazem. A skąd to wiem, proszę Państwa, bo tam, gdzie idę, w tym kierunku, nie było barierek. O, tych barierek, które Państwo widzą, nie było i utopiło się dziecko. I co było następnego dnia? Następnego dnia były te barierki. Czyli morał prosty. No, ponieważ utopiło się dziecko, no więc nie wypada mi tutaj sobie stroić żartów, więc zamilknę. Z tym, że to dziecko utopiło się wiele lat temu, także te barierki są tutaj, te barierki są też już od wielu lat, ale zostały zamontowane dosłownie następnego dnia. A tutaj, proszę Państwa, miałem zamiar nie sprzątać tego dzisiaj w nocy, bo tutaj roweru raczej nie stawiam, ale pomyślałem sobie, że jak będzie silny wiatr, to tak może dmuchnąć, że na tą drogę te butelki zmiecie i potem samochody je pogniotą, będzie masę szkła i ja sobie przebiję oponę w rowerze, a przy okazji dętka, a może i nogę, a te lżejsze butelki wiatr zmiecie do jeziora i będę pływał między śmieciami. A to się mi zdarzało już wiele razy, że śmieci z jeziora też wyławiałem i w zębach, że tak powiem, do brzegu taszczyłem. Wobec czego wygodniej jest stąd je zabrać, więc jednak odłożę torbę. O, proszę Państwa, tutaj nawet była pełna kulturka, nie pito z gwinta, widzą Państwo? Tak, no więc tutaj te rzeczy, to właściciel się może zgłosić do mnie, jak będzie chciał, jak na filmiku pozna, że to jest jego, a tutaj to na razie odłożę, bo tego nie będę wyrzucał, a buteleczki trafią do kosza. O, kamerkę muszę tak skrzywić, bo proszę Państwa, biorę butelkę, o, dlatego takie różne ekwilibrystyczne. Tu widzą Państwo, kosz nie jest daleko, więc gdyby ci młodzi ludzie żądni napicia się jakiegoś alkoholu, co nie jest przestępstwem, jeżeli robili to nie będąc kierowcami i mieli 18 lat, to czemu nie? No ale kosz był blisko. Może nie wiedzieli, że tu jest kosz. Tak zapatrzeni w siebie nawzajem nie zauważyli, że tutaj jest kosz. A tam, proszę Państwa, jest już jezioro i tam się za chwilkę znajdę. A proszę Państwa, jak już sprzątać, to sprzątać, więc tutaj obszedłem teren dookoła. Znaczy jeszcze nie obszedłem go, tylko zacząłem go obchodzić. I tutaj, ponieważ stan jeziora mnie obchodzi, oj, ostrość mojej kamerki. Stan jeziora mnie obchodzi, no bo w nim pływam sobie. To o, tutaj też jest buteleczka. Stoi sobie tutaj na takiej pięknej wystawce. No więc te śmieci też zbiorę i wrzucę do kosza. Więc jak Państwo przyjeżdżają rano na
wspaniale uprzątniętych golejów, to proszę Państwa, niech Państwo też zmówią jakąś modlitwę dziękczynną, czy no dziękczynną powiedzmy, dla w intencji magistra Zarzyckiego, żeby mu się udało te stoły bilardowe, które stoją w tej chwili na rynku pod gołym niebem, żeby udało się umieścić w szkołach, w których uczniowie tutaj przyjeżdżają sobie, jak to się mówi, drinkować. No dlatego, że no, trudno przypuszczać, żeby tu przyjeżdżali uczniowie z szkół krakowskich, lubelskich, no nie mówiąc już o szczecińskich, czy hamburskich, czy z Toronto załóżmy, no to są nasi staszowscy uczniowie. I ci uczniowie, jeżeli będą grali w bilard, w tenis stołowy, w szachy i tak dalej, to przypuszczam, że będą się zachowywali inaczej, bo zobaczcie Państwo, że tam wokół tych bilardów takich scenek nie ma. Tam jakiś złośliwy typ z kamerą, złośliwy tak jak nie magister Zarzycki, jak gdyby przyszedł, no to niestety no, nic takiego nie znajdzie. No, tam takich rzeczy nie ma. No, ja zbieram takie śmieci, które tam się ewentualnie by pojawiły, nawet przed naszymi zajęciami lub po naszych zajęciach, a na dodatek no, wymagam od tego od grających i chcesz sobie grać dalej, dobra, no to tutaj podnieś, bo ktoś rzucił jakiegoś śmiecia. No i wszyscy to grzecznie muszą robić, bo no tak, lubię grać w bilard, no po prostu z miłości do bilardu, czy bilarda, no przesad, cały czas nie mam czasu sprawdzić, jak to się mówi, ktoś może w komentarzu mnie oświecić, no więc tam jest porządek. A ja, proszę Państwa, no ciągle zapowiadam, że będę w wodzie, a ciągle nie jestem, no ale to już naprawdę najwyższa pora. Nieostrożnie rzuciłem latarką w bok, znaczy no nie rzuciłem, tylko snopem światła rzuciłem w bok, no i proszę Państwa, znowu się musiałem zatrzymać. O, tutaj, no, proszę Państwa, no, ktoś mógłby powiedzieć, że no tak, Zarzycki udekorował golejów takimi różnymi butelkami, śmieciami i sobie tutaj stroi żarty z nas wszystkich. No, ale ktoś, kto mieszka w Staszowie, ktoś, kto był na golejowie, to wie, że tutaj jak na dzień po 1 listopada, to jest wyjątkowo nawet mało tutaj tych butelek i śmieci. Towarzystwo gdzieś musiało się zaszyć w innych rejonach. I tam pewnie te śmieci w większości się znalazły. No ale nic, ale ja te też do kosza wrzucę. Proszę Państwa, nie magister Zarzycki ustawił sobie tutaj latarkę i wchodzę teraz do wody. Za chwilkę tam, gdzie promień światła dociera, powinienem być z moją niewyparzoną gębą. Coś Państwu powiem. W tej chwili, no dosłownie, niech Państwo nie wyłączają komputerów na dosłownie 15 sekund. Ja będę już w wodzie, tylko muszę wejść dalej od kamerki, żeby broń Boże jej nie strącić, bo ona jest na takim małym trójnogu ustawiona tylko i łatwo mogłaby... O, już słyszą mnie Państwo w wodzie. Teraz będą mnie Państwo widzieć. Och, woda jest rozkoszna, odpowiednio schłodzona. Tutaj, proszę Państwa, widziałem chłopaków, przed chwilą rozmawiałem nawet z chłopcami, którzy są ze Staszowa, ale mieszkają w Anglii. Nawet prosiłem ich, żeby mnie nagrali, ale chyba się bali, że się utopię czy coś takiego. No nie wiem zresztą dlaczego. I pojechali sobie. No i powiedzieli tak, no proszę pana, co o 1 w nocy pan tu będzie pływał? Z tym, że nie zdawali sobie sprawy. Chyba stracili rachubę czasu, że jest godzina 3 w nocy. Więc panowie, jak będziecie to oglądać w internecie, aha, bo oni znali historię. Bo mówili, a to pan Zarzycki, tak? To od tych stołów bilardowych. Więc proszę Państwa, sława tych stołów bilardowych na rynku doszła już do Anglii. No dzięki internetowi oczywiście. Proszę Państwa, ja się troszkę przybliżę, potem się troszkę oddalę. Może kawałek sobie przepłynę w tamtą stronę. Że jak tutaj jestem, no to niech się troszkę napływam. No. Tym, że byłoby dla Państwa nudne oglądać taki filmik, gdzie człowiek gdzieś tam pływa, a nie widać o co chodzi, to za chwilkę wracam do Państwa i widzą Państwo, że nie wciskam Państwu kitu. To, co mówię, to tak jest. Mówię, jak jest. Jest taki pan Max Kolonko, który mówi, jak jest. Nawet nie wiem, czy w tej chwili tak mówi, bo te filmiki oglądałem no, może rok temu, 2 lata temu i były dosyć ciekawe, no bardzo ciekawe nawet, tak powiem. Proszę Państwa, no jest świetnie. Tutaj śmieci w jeziorze w tej chwili nie widzę. Bo wyzbierałem, codziennie zbieram, natomiast jest sporo liści, takich już spadających z drzew okolicznych. O, tu jakiegoś liścia Państwu złapę i zademonstruję. O, nie wiem, widać tego liścia? Widać, mam nadzieję. A w ogóle, co widać w tej kamerce, to wszystko się okaże. Proszę Państwa, no, po takim pływanku naprawdę będzie przytulnie zwinąć się w kłębek w tej beczce.
Oby tylko tam jakaś pieczyna nie wlazła wtedy, kiedy beczka jest niezamieszkana i żebym nie miał jakiegoś niesympatycznego towarzystwa. No, w takim razie wracam na pomost i kamerkę zaraz wyłączę. Niech Państwo cierpliwie poczekają na koniec nagrania. Aha, może jeszcze zrobię trochę pompeczek, bo ja tak właśnie postępuję, że sobie zawsze po pływaniu ćwiczę, a przed pływaniem to jadę rowerem, więc jestem odpowiednio naćwiczony. Nie wiem, czy uda mi się kamerę i oświetlenie skierować na te rytualne pompki. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł po ciemku filmować robienie pompek, ale nie, chyba, proszę Państwa, nie będę tego robił, bo nie wiem, jakie tutaj warunki oświetleniowe będą. Może być naprawdę niewiele widać. Może tak zrobię. Kamerkę wyłączę. O, proszę Państwa, i kamerkę włączyłem ponownie, żeby było drugie nagranie. I teraz właśnie zrobię sobie te pompki. Ja znowu nie widzę, co Państwo widzą, ale sobie troszkę poćwiczę. Jest fajnie, jest cieplutko, woda jest orzeźwiająca, miejsce jest wspaniałe. W tej chwili jest pusto, wszyscy sobie już pojechali do domu. Ci chłopcy, trzech takich z Anglii, też sobie pojechali, więc mogę sobie spokojnie tutaj poćwiczyć. No, wystarczy. Tutaj jeszcze parę, może troszkę pobiegam sobie, ale nie będę już tego filmował. Chociaż zaraz zobaczę, czy widać ten pomost, widać. A, to się przebiegnę może. Tak delikatnie, tylko żeby nie strącić kamerki. No, proszę Państwa, coś wspaniałego. Kamerę wyłączę, bo nie chcę, żeby wpadła mi do wody. Dobranoc Państwu. Orzeźwiony kąpielą, proszę Państwa, nawet jeszcze i tutaj zrobię odrobinę porządku. Proszę Państwa, mam tutaj gości. Ja właśnie wróciłem z Golejowa. Jest godzina 3 nad ranem. Niedługo będę wchodził do tej mojej sławnej już beczki. A tutaj koledzy skąd? Z Krakowa, tak? Nie. Znaczy ze Staszowa. Znaczy ze Staszowa, ale studenci w Krakowie, tak? No tak. Znaczy kolega akurat w Kielcach. Tutaj jednego z Was to poznaje z korpetycji. Tak, to mnie. Nie, no to znaczy, no, Boże, dwóch, Boże. Ja zmarznięty troszkę, źle liczę. No powiedzcie, co tam Was słychać, chłopcy? No dobrze, w sumie tak. Cały czas obserwujemy, co tam na YouTubie się dzieje. Śledzicie, tak? Tak, jest oczywiście. Jak siedzimy tam dłużej poza Staszowem, to miło tak wrócić, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Na stare śmieci. No tak. Mhm. A powiedzcie, jak wspominacie naszą naukę wspólną, matematyczną? No bardzo dobrze. Ja w sumie już dawno temu w zasadzie, bo i chyba 4 czy 5 lat temu nawet byłem u pana. Także no na pewno bardzo dobrze wspominam, że... No ja też jakoś na początku średniej szkoły. A ty dostałeś taki zastrzyk wiedzy matematycznej, sobie już dalej radzisz sam. Tak, można tak powiedzieć. No w sumie maturę, no to żaden wyczyn, nie? Maturę napisać, ale no, pana wiedza się przydała. No to słuchajcie chłopaki, jest godzina 3, więc ja wchodzę do beczki, wy pewnie do jakichś ciepłych łóżeczek i zapraszamy jutro na bilard. No jak będziemy, jak się tak uda, to na pewno wpadniemy, z miłą chęcią. Dziękuję bardzo.